Cześć, dzisiaj do zaprezentowania mam nawigację Mio Spirit 7500 z mapami Teleatlas. To są te same mapy, które były przeze mnie testowane w nawigacji Navman 5000 i link do tego filmu znajdziecie tu. Bo akurat z tą nawigacją na tym filmie dzisiaj jeździć nie będę. Skupimy się raczej na jej rozpakowaniu. Ciekawa propozycja, bo to jest nawigacja z mapami oczywiście Europy, 44 państwa, z darmową, dożywotnią aktualizacją, znaczy możliwością aktualizacji. Ma to kosztować w granicach 420-460 zł. Sprawdziłem przed chwileczką oferty w internecie. To jest na połowę września 2016. Takie ceny. No i zobaczymy, czy warto wydać takie pieniądze za tą nawigację. Zobaczmy w takim razie, co jest w środku. Aha, oglądajcie film do końca, bo potem pokażę Wam, jak skorzystać z płyty CD, którą dołącza producent do zestawu. W opakowaniu nawigacji Mio znajdziemy wszystko, co jest niezbędne do tego, aby używać ją w samochodzie. Mamy dostępny uchwyt. Rozwiązanie dosyć wygodne, ponieważ w łatwy sposób można regulować kąt przymocowania nawigacji. Znajdziemy oczywiście zasilacz samochodowy z wyjściem mini USB. Są instrukcje. Jest płyta CD, o której już wspomniałem i którą dzisiaj się zajmiemy. No i oczywiście jest nawigacja. Uruchomienie nawigacji za pierwszym razem zawsze zajmuje trochę więcej czasu, bo trzeba wybrać chociażby język, w jakim będziemy chcieli ją obsługiwać, ale nie jest to nic skomplikowanego. Wybieramy język polski. Tu jesteśmy informowani, że w celu aktywacji musimy podać kod z opakowania. To jest informacja dotycząca bezpieczeństwa. Akceptujemy. Możemy teraz skorzystać z opcji samouczka. My nie chcemy tego samouczka przy kolejnych uruchomieniach. Bo w tej chwili on się akurat wyświetla, bo to jest pierwsze uruchomienie. Tu możemy wybrać sobie jednostki długości metryczne, format daty, dzień, miesiąc, rok, godzina, 24 godziny. I nawigacja Mio już jest uruchomiona. Podłączymy ją zaraz do komputera razem z płytą CD, którą otrzymaliśmy od producenta i zobaczymy, jakie możliwości będziemy mieli teraz. Włóżmy w takim razie płytę CD, którą znaleźliśmy w komplecie, w zestawie do czytnika. Zobaczmy, jakie możliwości ona nam przyniesie. Instalacja chwilę trwa, ale nie jest skomplikowana i przebiega dosyć sprawnie.
W tej chwili mamy dostępny program. Podłączmy zatem Mio do komputera. Przy okazji szkoda, że takiego kabla USB mini USB producent nie dorzuca do kompletu. Ewentualnie szkoda, że nie jest on po prostu wypinany z zasilacza samochodowego. Tak więc jeżeli chcecie podłączyć Mio do komputera, no to taki kabel po prostu musicie sobie zdobyć. Na szczęście występują w wielu różnych przenośnych urządzeniach. Nie jest to jakiś wielki problem. Zobaczcie, po podłączeniu Mio do komputera zostało automatycznie wykryte, że są dostępne aktualizacje i te aktualizacje są automatycznie już pobierane na urządzenie. Instalacja swoje trwa i chwilę musi potrwać, ale jeżeli uzbroimy się w cierpliwość, to nowe mapy instalują się całkiem intuicyjnie i sprawnie. W tej chwili mamy już dostępne najnowsze na naszym urządzeniu. Sam program Mio Desktop oferuje jeszcze kilka ciekawych funkcjonalności. Możemy na przykład sobie wykupić bazę fotoradarów. Jest to dodatkowa opcja płatna. Możemy za pomocą tego programu dodać na nasze mapy własne punkty POI. Możemy stworzyć nową kategorię, bądź dodać do istniejących kategorii. Album ze zdjęciami, przyznam szczerze, że nie wiem jak on działa, nie bawiłem się nim, ale być może jest to przydatna opcja. No i chyba najfajniejsze to jest planowanie trasy. Tu możemy zaplanować trasę na komputerze, wygodnie przesłać ją do nawigacji. To zwłaszcza wygodne, kiedy planujemy jakąś dłuższą podróż, na przykład po Europie. Taka opcja może być całkiem przydatna, żeby nie wklepywać wszystkiego na małym ekranie, tylko wygodnie na komputerze, a potem wszystko przesyłamy sobie do nawigacji. Wszystko to sprawia, że nawigacja Mio jest całkiem fajną propozycją. Mogę ją oczywiście Wam zarekomendować i polecić. Oczywiście decyzję podejmiecie sami. Porządnie wykonana, ma wszystko co potrzeba, 44 państwa Europy, no i ta dożywotnia subskrypcja dla najnowszych map zawsze, to naprawdę całkiem uczciwa oferta. Jeśli Wam się film podobał, dajcie łapkę do góry, oglądajcie inne. Zapraszam też na sklep hadron.pl, gdzie znajdziecie również inne nawigacje. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!